Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałem nagrać takie ostrzeżenie, żeby, słuchajcie, pilnować tostera podczas robienia tostów. Całe szczęście, że małżonka tutaj się kręciła po kuchni. Podłączyła, słuchajcie, toster do tegoż gniazdka. I słuchajcie, akurat przechodziła, a tu żywy ogień. Oczywiście spanikowana zaczęła się drzeć i mnie wołać. Ja przyleciałem do kuchni, słuchajcie, ten toster tu stał. No ogień, słuchajcie, był naprawdę dotąd. Także jeszcze chwila i ta szafka zaczęłaby się palić. I pożar w domu gotowy. Przy to momentalnie by się chwyciło i... No nie wyobrażam sobie, co by było. Więc słuchajcie, ten toster, co ciekawe, marki Philips, zaczął się po prostu palić. Kanapka była zwęglona, no ale chyba od tego ognia, nie, że żona chyba... Zresztą on tu ma wyłącznik, powinien się wyłączyć, tak? No chyba, że się nie wyłączył i dlatego kanapka się zaczęła palić. A ogień był, słuchajcie, od tego plastiku. Ten plastik zaczął się palić. Smród w tym. Tu resztki spalonego plastiku i przypalony blat. No powiem wam, że mam ciekawe doświadczenie. Naprawdę trzeba pilnować takich rzeczy. Także nie wiem, co było przyczyną. Być może rzeczywiście on się nie wyłączył i przysmalona kanapka zaczęła się palić. Potem plastik. No nie wiem. No nic, dzięki, uważajcie.